W Polsce w ostatnich latach notowany jest wzrost urodzeń dzieci z autyzmem, niepełnosprawnością umysłową czy sprzężoną. Częstym problemem jest również późne diagnozowanie obniżonego poziomu rozwoju intelektualnego. Statystyka nie oszczędza również gmin powiatu lęborskiego. Problem pojawia się najczęściej na obszarach wiejskich, gdzie o specjalistyczną pomoc jest znacznie trudniej. W ostatnim czasie pojawiła się szansa, że w Lęborku powstanie przedszkole specjalne. Pomysł zrodził się w głowach samorządowców starostwa. Są zalecenia, aby taka młodzież już od, takie dzieci już od tego wieku przedszkolnego były objęte specjalistyczną opieką przez po prostu wykwalifikowaną kadrę nauczycielską. Stąd też pomysł, aby takie przedszkole specjalne w Lęborku powstało i miałoby to być przedszkole, do którego oczywiście mogłyby uczęszczać dzieci nie tylko z Lęborka, ale też dzieci z powiatu lęborskiego. Nowe przedszkole ma rozpocząć swoją działalność już od września bieżącego roku. Zgodnie z obowiązującym prawem placówka musi zostać oficjalnie powołana jeszcze przed końcem lutego, tak aby miała szansę na przeprowadzenie sprawnych zapisów. Pozostaje niewiele czasu. Do otwarcia tak potrzebnej w powiecie placówki wciąż pozostaje jednak daleka droga. Aby do tego doszło, potrzebne jest porozumienie pomiędzy starostwem a wszystkimi zainteresowanymi gminami. Przepisy pozwalają powiatom prowadzić tego typu jednostki pod warunkiem, że uda się podpisać z gminami stosowne porozumienia. Oczywiście obecnie jesteśmy na etapie podpisywania takich porozumień. Musimy oczywiście mieć zgodę Rady Powiatu na podpisanie takich porozumień. Także jest jeszcze kilka kroków, które musimy wykonać, formalnych kroków, aby takie przedszkole powstało. Niemniej mamy nadzieję, że ruszy ono z dniem 1 września tego roku. Przedszkole ma powstać przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym. Ta placówka jako jedyna posiada wykwalifikowaną kadrę oraz niezbędne do prowadzenia tego typu działalności doświadczenie. Ponadto w wielu sytuacjach dzieci ze zdiagnozowaną niepełnosprawnością umysłową i tak później trafiają do miejscowej szkoły podstawowej. Wszyscy oczywiście wyrazili akceptację, tym bardziej, że wiemy o tym, że jest potrzeba, jeżeli chodzi o kształcenie, wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym. A oferta, która istnieje na rynku, jest taka niewystarczająca. Tu szczególnie myślimy o dzieciach, które są z okolicznych gmin Lęborka, które również chcemy swoją opieką i wychowaniem objąć. Mamy zarówno wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, więc są i nauczyciele, którzy musieli skończyć oligofrenopedagogikę, kursy, studia podyplomowe, mamy neurologopedę, mamy rehabilitanta, mamy różne specjalistyczne sale, które również będą do dyspozycji właśnie tychże dzieci, które będą naszymi wychowankami. Pomimo, że będzie to pierwsza tego typu placówka w Lęborku, to w środowisku pojawiają się głosy, że nowa placówka będzie zabierała dzieci z przedszkola integracyjnego prowadzonego przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym. Jesteśmy razem. Pewne obawy w tej kwestii wyrażają również miejscy radni, którzy na temat nowej placówki dyskutowali na posiedzeniu Komisji Gospodarczej. Przedszkole specjalne jest zadaniem własnym gmin. W związku z tym starostwo zwróciło się do Urzędu Miasta o wyrażenie takiej zgody, aby móc prowadzić przedszkole specjalne. Na tym etapie burmistrz przedłożył Radzie Miejskiej w Lęborku projekt uchwały, na podstawie którego taka zgoda byłaby wyrażona. Sesja jest zaplanowana na 21 lutego. W tym terminie mogłaby być taka uchwała podjęta. Dzisiaj akurat jestem też po posiedzeniu Komisji Gospodarki Miejskiej i radni proszą o takie stanowisko organu prowadzącego to przedszkole, czy to rzeczywiście w żaden sposób nie będzie kolidowało. Pewnie ostatecznie trudno wykluczyć kompletnie, ale myślę, że w znaczącym stopniu nie będzie żadnej kolizji. Jak się okazuje, zanim miejscy radni podniosą ręce za zawarciem porozumienia ze starostwem, wymagana będzie pisemna zgoda Marii Macholi, dyrektorki istniejącego przedszkola integracyjnego. Generalnie jestem przeciwko dublowaniu jakichś działań, bo to jest zasada w NGO-sach. Organizacje pozarządowe nie powinny się powielać, ponieważ wtedy następuje konflikt interesów i może radni obawiają się, że taki konflikt mógłby powstać. Absolutnie niepotrzebnie się obawiają. Ja się cieszę, że radni myślą o przyszłości mojej placówki tutaj. Stowarzyszenie podjęło wielki wysiłek tworząc ją. Teraz jesteśmy na etapie tworzenia warsztatów terapii, więc wiemy, jakie to jest ciężkie i dlatego to wsparcie radnych bardzo mnie cieszy, ale jednocześnie zapewniam, że ośrodek szkolno-wychowawczy do
bardzo ciężkich stanów jest naprawdę świetnie przygotowany. Myślę, że te dzieci znajdą tam właściwą opiekę. Nie możemy przyjmować dzieci z ciężkimi schorzeniami. Nie mamy do tego specjalistów, tyflopedagogów, surdopedagogów. My mamy tylko oligofrenopedagogów, psychologów, logopedów i specjalistę EEG biofeedback, a także rehabilitanta, więc znamy swoje możliwości i stąd przyjmujemy głównie dzieci ze spektrum autyzmu. Co do tego, że obie placówki nie będą rywalizowały ze sobą o dzieci, przekonane są pozostałe zainteresowane strony. No oczywiście nie chcemy wchodzić w niczyje kompetencje, więc tu też jak gdyby tu odcinam jakieś takie spekulacje, że chcemy tam komuś dzieci zabrać, ale chcemy zająć się opieką, wychowaniem tych, którzy na dzień dzisiejszy no, nie mają takiej możliwości. Przedszkole prowadzone przez Stowarzyszenie Jesteśmy Razem jest przedszkolem integracyjnym, nie przedszkolem specjalnym. Tak więc z samego swojego założenia, z przepisów prawa może czy musi przyjmować dzieci i niepełnosprawne, i pełnosprawne. Jest ograniczone pewnie w pewien sposób lokalowo. Tutaj pojawia się nowa możliwość. Te dzieci, te niepełnosprawności, które by dawały możliwość przyjęcia do przedszkola specjalnego, są niepełnosprawnościami wyższymi. Do rozwiązania jest jeszcze wiele kwestii. Poza wszelką dyskusją pozostaje temat finansowania specjalnej placówki. W przypadku przedszkoli nie możemy mówić o subwencji liczonej na ucznia, tak jak w przypadku szkół ponadgimnazjalnych. Mówimy tutaj o tak zwanych wagach. Jest to też związane przede wszystkim z niepełnosprawnością dzieci. My liczymy na to, że pieniądze, pozyskane pieniądze pozwolą nam na prowadzenie tego przedszkola już bez dodatkowych kosztów. Będziemy się opierać przede wszystkim o specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, który ma specjalistyczną kadrę i w ramach tej kadry, którą posiada, czyli nie będziemy mówić tutaj o dotrudnianiu osób, w ramach tej kadry, którą posiada, będziemy realizować zadania związane z prowadzeniem tego przedszkola. Także no, liczymy tutaj, że nie wzrośnie w jakiś znaczący sposób koszt prowadzenia no, całego systemu oświaty w powiecie lęborskim. Wszystko wskazuje na to, że przedszkole specjalne w powiecie lęborskim ostatecznie powstanie. Na początek zakłada się, że w placówce znajdzie się około 10 wychowanków. Choć do szczęśliwego finału jeszcze daleka droga, to do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego zgłaszają się już pierwsi rodzice. Władze starostwa zapewniają, że dla każdego znajdzie się miejsce. Ponadto planuje się, że dzieciom spoza Lęborka zapewniony zostanie bezpłatny transport.